Cześć moi drodzy, a teraz z tej strony, witam w kolejnym odcinku z Ironman, lecimy sobie dalej. Dzisiaj taki chyba trochę krótszy odcinek, bo części niewielkie i chyba bardziej kosmetyczne. Także zobaczmy, 83-86. Lećmy, odłóżmy sobie o kolei. Pyk. Co my tu mamy? Zbroja Mimhenoid, dobra. X-Men też są. Phoenix. Korpus. Tak, to są hamulce aerodynamiczne, niech będzie. Lećmy zatem. To jest prawa górna klapa, prawa dolna, tylna osłona prawego barku i prawa dolna klapa hamulca. Nie, plastikowe wszystko. Kółka mają oznaczone zgięcie. Musimy tutaj. Czekajcie, co muszę przyjrzeć bliżej. Czyli to potem bierzemy sobie. Tak. To musimy potem wsadzić. Tutaj, tylko to się musi pozginać. No dobra. To musimy sobie tutaj pozginać. Są lekko nacięte. Nie ma z tym specjalnie problemu. Zgięte jakby. Być tak, żeby to się pewnie dokręciło. Nawet pasuje, tak powiedzmy. To i to, i to tu musimy dołączyć. Okej. Jedno wsunąć w drugie. Dobra. To przyśrubować teraz. A, dwie śrubki. Dobra, tylko teraz pokładać sobie to wszystko i trafić. Się udało. Teraz tu. Dobra. Cześć pralko, wyjdź z lodówku. Dobra. Thank you.
się porusza. No. Czy to powinno się chyba poruszać to srebrne z tym tutaj, ale tak nie bardzo chcę. Dobra, może być to na bok. Tu pyk, co mamy dalej? Hank Pym, filar Marvel Comics. Dobra, Ant-Man zawsze był ważny. Ultron. Biomechanoid. Dobra. Avengers vs. X-Men. Lecimy dalej. 84. Mój drugi hamulec. Przeciwko Thanosowi. No i z Thanosem się biją, proszę bardzo. Avengers, bardzo ładnie. Tak. Drugi hamulec. Samo tylko lewe tym razem. I dobra. To nałożyć tu. O. To sobie podoginać. Pomyśleć. I to tak. Żeby pamięć nie myli. Tu. I grube na górze. Dobra. I dwie śrubki. Symetryczne. Trzeba dogiąć. Dobra. No właśnie. Trafiłem nawet. Dobra. Druga tu. Dobrze jest. Chciałem popatrzeć, czy na pewno dobrze włożyłem. Ale jest dobrze.
No i dobra, mamy drugi hamulec. Czy to jest oznaczone, które to jest? Nie. To też się rusza. Nie, bo to się rusza z tym, bo... Dobra. To jest lewy. Chciałem lewą tą. To jest prawy. Czyli ten idzie tu. Ten idzie tu. Dobra, co mamy dalej w tym numerze? Zabójczy Iron Man. Iron Man Kapitan Ameryka. Jakieś nieprzyjemne sceny też tu widzę. I Iron Patriot. Dark Avengers, dobra. Lecimy dalej. 85. Kosmiczny War Machine się też trafia tutaj. O, Guardiansi. Guardians of the Galaxy. Z Tonym Starkiem razem. Kolejne hamulce. To trochę mniejsze. Się montuje wtedy w tych bocznych. Nie wiem, co ma znaczenie, który jest który. Ale no, musimy sobie to dogiąć. A melinowe. Powinien mieć takie szczypczyki. Ale nie mam. Zobaczymy sobie to P może. Zagiąć. To. Tak. KTP. Pyk. Teraz się nie wkręcę tutaj, pyk, niech ty, kurde. No, tak się nie bawimy.
No. Kręć się. Kurde. To jest minus montowania 48 części na jedną śrubkę. Mało wygodne. Dobra. No i taki barczek. Nie, to się powinno dokinać do środka, bo tak trochę tutaj wystaje. Zobaczymy. Prawy na bok. Bierzemy lewy. To już dogięte. Trochę bardziej. Śrubeczki, śrubeczki, tutaj pyk. Nie trafiłem. No. Niech ty. Właśnie tam. Kurde. Irytujące. Tak, sieć. Dobra jest. Jest, rusza się, da się trochę rusza, tak delikatnie trzeba, dobra, to to już jest. Co dalej? Dobra, gdzie ja mam plecy? Och, ty Panie Boże. Tu mam plec. Tak. To by było gdzieś tu. O. Tylko plec muszę zdjąć. Będzie łatwiej. Dobra. To trzeba umieścić gdzieś tu. O, i tutaj przykręcić śrubką. Mało wygodne, ale dobra. To zaraz, tylko sobie wezmę śrubkę. Te IP. Dobra. Chyba jest na swoim miejscu. Dobra. No. Nawet działa. Się składa lepiej niż bez tak w ręku trzymam. Dobra, dobra. Dawaj drugie. No, źle, no dobra jest. Pyk. Kurde, nie teraz śrubko.
nakręcone, klapki są. Nawet się zamontuje tak mniej więcej, wiadomo. No, to nawet wygląda. Pszczółka. Dobra. Na bok i co mamy dalej? To schować. No, ajmy są i modok. I War Machine z kosmosu. Lecimy dalej. Ostatni numer na dziś. Mam tutaj holozbroje. Jakieś elementy dekoracyjne na plecy. Dobra. Jakieś retrospekcje. Wspomnienia. Dobra. Zamknięcie korpusu będziemy, no proszę. Śrubki są. Góry na pierśnik i osłony pleców. I detale piersiowe, tak to nazywam, tak to jest nazwane. Plus elementy wykończeniowe. Dobrze. No, pewnie się czpień porusza się prawidłowo. Czekajcie, muszę to zawias otworzyć. O! Porusza się. I czpień musi w otwór wejść. Tak, definitywnie. Co może być, mając pod uwagę, że to się rusza, ma w ten wyjątkowo problematyczne. Ja to nie widzę specjalnie. Może zrobię po prostu z góry. Coś tu blokuje. To może być kłopotliwe. Nie wiem bardzo, jak to ma być zmontowane, w sensie. Ciężko chodzi to. Kazali tam nitkę przywiązać, tą nitką prowadzić. Nie wiem bardzo jak.
Tutaj nie widzę, czy ten otworek tutaj w dołu specjalnie. Mogliby jakoś lepiej to rozwiązać jednak. Jest wszystko dobrze. O kurde, udało się. Tutaj głowa blokuje, bo nie mogę tego wcisnąć. Szybki na styk. Dobra. Czy to już jest? No jest jakby połączone tutaj w głowie, nie? Czy tak samo, czy ten kurde czpień? Jak to się ma włączyć w ogóle? Czekajcie. Tak to mamy, naprawdę? W sensie... Naciskam, myślę, że z tyłu się naciska coś tam. Dobra, tutaj jest zrobione. Ciężko to wyjąć. Czekajcie, zobaczę może pod światło, ale nic nie widzę. Nic nie widać. No, uznajmy, że działa. I to śrubkami IM. Dobra, no zobaczmy. Najwyżej będę rozkręcał sobie poza nagraniu. Ojejku. Czy coś zjeść? No jak ja to mam wkręcić, jak to nie sięga? Długi śrubokręt. To moment, drugi śrubokręt ja mam, tylko chyba on jest tak długi. Zobaczymy, teraz moment. To odłożę tu. Jest tu drugi śrubokręt. Bardzo dobrze. Pyk. Musi nie przewrócić. Dobrze. Mikrofon przypiąć. Miał być krótki ten, aż pół godziny mam. Dobra. Czy to wkręcam? Nie wiem.
ciężko stwierdzić. Moje najdłuższe śrubki. Nie mówię, że gwint jest spierdzielony, to jest. Może nie. Ale słabo to się kręciło, powiem wam. Ale tak patrzę pod światło, chyba tam coś pasuje, wlazło, dobra. Pyk. Teraz plecki zamontować. Zaślepki. To zamontować gdzieś tu. Weź to traf teraz. Musi być tak. Tu, no. No. Nieprzyjemnie się to wkłada, powiem wam. Jest. A to reszta do kolejnego numeru. Stawiam, że to będzie tu. Jakoś. Tak by było. To była wtedy ochronka. Jeśli byśmy wsadzili ten. Reaktorek. Wtedy ta osłonka będę mógł tutaj blokowała i on by nie wypadał wtedy. Delikatne. Dobra. Klapy zamknąć. Nie wiem, po co jest to. Chyba, żeby to ewentualnie zdjąć z bioder. Pewnie zaślepki byłyby tu. Muszę nie zgubić. Odwrotnie położyłem, nieważne. Death metal. Złoczyńcy w zbrojach. Proszę bardzo. I War Machine. Holo zbroja. Dobra, tyle by było w dzisiejszym odcinku. Proszę bardzo. Z tego. Mamy połączone. Ale się nie rusza. Hamulce aerodynamiczne są. To nawet to chodzi. To tak wiecie. Ten gorzej.
No dobra, jest o. Pszczółka. Tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.